Wracam do domu, Sandra tam przyjeżdża po godzinie, mówi: kurwa, że jak skręcałem z tej chłopskiej, to jakiś krawężnik się pojawił i przyjebała kołem. Ale że sprawdziła i że jakby nic się nie wydarzyło, nie? Mówię, no dobra. Pojechałem tym samochodem, teraz na urodziny, znaczy ona pojechała na tym urodzin, ten i mówi: kurwa, coś wibruje, coś wibruje. Wracamy z tych urodzin Magdy. Mówię, no rzeczywiście wibruje, nie? Jakby kurwa zbieżności miał ten samochód. No. No i wstawiła go do BMW i się okazało, że to wam narysuję. Jak tu jest ten krawężnik, powiedzmy, to ona dwoma kołami tu wjechała, dwoma tu i te koła tu zostały. Jakby od zewnętrznej strony przyjebała felgą w ten krawężnik. No i poszła, zawiodła ten samochód do BMW i pisze do mnie ziomek. Pisze ziomek do mnie z BMW, pisze do mnie, no, że jest jedna felga do wymiany, tylna. No tam jakby, że zawieszenie wszystko ten, że ten. Ja napisałem do niej, do niego, tak. Mówi, pisze do mnie, do Sandry wysłałem też zdjęcia, ale się nie odezwała. To 10 rano było, ja mówię. Napisz jej, że zawieszenie wypadło i 150 tysięcy kosztuje nowe. Chcę jej minę zobaczyć. Jak mi to przyjdzie powiedzieć. On mówi, okej. Okay. No. Mówię, napisałem jej, się daje strachu, przez parę godzin już więcej nie przypierdoli. Przychodzi tam po godzinie. Taki łzy ciekną. Ja na to patrzę, mówię, kurwa, przesadziłem. I pierwsze co do mnie mówi, że ona nie ma tyle pieniędzy. A ja mówię, kurwa, chyba już wiem, o co chodzi. A ja mówię, ale na co? I tak jakby w takim bardzo szybkim zdaniu, takim bardzo nerwowym, energicznym, chyba próbowałem mi wytłumaczyć, że mówisz, bo samochód się popsuł, coś tam 100 tysięcy, coś tam ten. To znaczy co? No, że napisali do niej, że zawieszenie się rozleciało w tym samochodzie i że naprawa to jest od 100 do 120 tysięcy. I ja tak patrzę i doszło do mnie, kurwa, że... I doszło do mnie, że przesadziliśmy, nie? I tak, kurwa, nie wiedziałem, co mam zrobić. I tak, ona tam płacze. Ja nie wiem, co mam zrobić, bo wiem już, kurwa, wiem, że pan ogrodnik się wydarzył, nie? Że przesadziłem. No. I tak mówię, tak patrzę, mówię... To ja zapłacę. A ona tam dalej swoje. I mówię, okej, dobra, trzeba się jakby już to... Trzeba już się wycofać z tego. I mówię... Nie no, felgę trzeba odkupić. Nie, nie, ona, nie, ona swoje. Nie, że nie felgę, że zawieszenie. Mówię, zawieszenie jest całe. Nie, 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 bo mi Michał napisał, że nie jest całe. No tak robię, tak. Nie no, tak wkręciłem cię. I tak szczerze? Kurwa, może... Z trzy razy w życiu widziałem ją bardziej szczęśliwą, nie? Jak się okazało, że jakby nie popsuło się zawieszenie za 100 tysięcy złotych. Tak chyba jak, no, chyba bardziej szczęśliwa tylko jak Nikoś się urodził. I ja nie wiem, czy kiedykolwiek była bardziej szczęśliwa, nie? Jakby jeszcze może bym coś na równi dał, ale kurwa, tak o, nie? No jak mnie poznała, no to wiadomo, no ale już nie chciałem być taki wiesz, selfish. No. Inna sprawa, że ta gównofelga kurwa z 4000 kosztuje. A jest to zjebane pod tym względem, że ta felga nie jest nichuja warta 4000.
4000 zł jest warta kuta felga. Dobra kuta felga. A nie kurwa jakaś zimowa felga 19 kurwa z BMW, kurwa chuj wie co, to jest kurwa lane, czy chuj wie, jakieś gówno kurwa, nie? Kuta aluminiowa felga jest warta 4-5 tysięcy złotych od sztuki. Dobra felga. Ale to gówno, co oni sprzedają, nie jest. No. Nam trzeba będzie tą felgę pewnie zbieżną i zrobić i tak dalej, nie? Jakiś odlew taki, kurwa. No. No. Nie, ja jakby, kurwa, tak, i tak w pierwsze co pomyślałem, mówię, kurwa, przesadziliśmy. Mogłem trochę mniej mu powiedzieć. A tak wyszedłem z założenia, kurwa, że grubasa trzeba przyjebać, nie? Ale ja wam powiem jedną rzecz. Ja wam powiem jedną rzecz. Ona nigdy więcej już samochodem nic nie przypierdoli. To, kurwa, macie moje słowo honoru, kurwa, bo ja miałem analogiczną sytuację. Jak wziąłem tą ósemkę, i założyłem jej koła zimowe. I kurwa, naprawdę tak miotało tym samochodem, kurwa, w quattro, bo ma X-Drive'a. Bo tam na początku, jak założysz nowe, kurwa, opony, to one takie, kurwa, muszą się trochę przetrzeć, bo naprawdę nie klei ta opona, nie? Jechałem tą Legnicką, wciskam, kurwa, hamulec i ten samochód nie hamuje, kurwa, jedzie na szynach przed siebie. Ja pierdolę, nie? I jakby to było celowe, nie? Że zamiast wjechać w samochód, wjechałem w tą barierkę wtedy, co było ten, nie? Co było to zdjęcie. Te tutaj, nie? Nie potrafię znaleźć, no ale te zdjęcie. Jakby ja celowo wjechałem w tą barierkę, żeby nie wjechać w chłopa na ten, przede mną. I tak kurwa mówię, ja pierdolę, ale jestem debil w chuj, nie? No. Zgłosiłem się tam, kurwa, do urzędu, żeby tą, kurwa, za tą barierkę zapłacić. I nie naprawiałem z ubezpieczenia tego samochodu, nie? No chyba z 35 koła zapłaciłem za zderzak, za wahacz. I tam jakieś czujniki jeszcze były, bo jest jakiś... Tam jest jakaś chłodnica. Po lewej i po prawej stronie ta chłodnica się wyjebała, jakiś czujnik. Tam, kurwa, no... Abstrakcyjne, kurwa, rzeczy, nie? Ale od tamtego momentu, kurwa, jak musiałem pójść, kurwa, i zapłacić, a ja wtedy kompletnie siana nie miałem, ale mówię, kurwa, nie... Jakby było mi tak niesamowicie wstyd, że stwierdziłem, kurwa, że ja już nigdy więcej nie zadzwonię, kurwa, do ubezpieczalni, by mi musieli chyba teraz samochód zajebać. Jakbym rozjebał samochód, kurwa, w trzy dupy teraz, żeby był, kurwa, szrotem, to bym, kurwa, trzymał ten szrot w garażu, już nigdy więcej nie zadzwonię do ubezpieczalni, że coś odjebałem. Zapłaciłem wtedy, kurwa, tak się spłukałem, kurwa, z pieniędzy. Zapłaciłem ten hajs. I kurwa, nawet felgi nie przerysowałem od tamtego momentu. Nic, zero.